Prosimy jeszcze o drugi, on już jest. Już teraz może nam dać. Proszę Państwa, jesteśmy na stanowisku holenderskim. Co my tutaj mamy? Potrawka zdrowiu, nie zrozumia, czy ta potrawka się różni od te polskie potrawki na przykład. Bardzo dużo miał kapusty, por, rzecz zakwaszona, filet z kurczaka, do tego ryż. Ryż co prawda jest z Azji, ale proszę pamiętać o tym, że Holendrzy mieli słynną kopalnię wschodnioindyjską i są pionierami w Europie, jeśli chodzi o używanie korzennych przypraw. Również ryż jest w pewnym sensie holenderski, bo indonezyjska potrawa pod nazwą Rijstafel, czyli rządu stół, jest dzisiaj kanonem pewnego rodzaju kuchni holenderskiej. Tak, po holendersku ta potrawa nazywa się sup gum. Sup gum. Tak, i wywodzi się również z pewnością z Kolonii, skoro mamy nie ryż. Ponieważ Holendrzy wyszli w ryż, znaczy Holendrzy wiedzą, że to oni, Holendrzy, że to oni, ale ryż przyjechał z Azji. Jest coś słodkiego i to jest babka, ale babka nietypowa, tak? Jaka to jest babka? Kto nam to opowie? Z karmelowanymi owocami. Wygląda to trochę jak czaszkę, ale jest ciemniejsze. Tak. Ale to jest drożdżowe zwykłe ciasto? Ale ciemniejsze rzeczywiście, znacznie niż nasze Wielkanoce. Wygląda to bardzo ciekawie i bardzo apetycznie. To chyba też naleśniki, prawda? Ale naleśniki z boczkiem i z cebulą też będą na tym stoisku holenderskim. Czekamy Holandię i trafiliśmy teraz. Gdzie to dalej tutaj? Dzień dobry. I co my mamy tutaj? Witamy dalej. Frykadele, damy na zachodzie z Polaką z Krzyżem. Dobry. Troszeczkę forma jest zmieniona. Wiadomo, dużo lukru. Musi być cukrowane. Tak? I na końcu rybkę w cieście podane na również na chlebie z sosem rumule. Frikadele, drodzy Państwo, czyli rodzaj klocków z mielonego mięsa, doprawionych gronka, ponieważ Duńczycy słyną z kanapek, więc to będzie też pewnego rodzaju forma kanapki, podane po prostu dłuzami na zrażonym chlebem. No i słodycze, Duńczycy są to mocni w słodkościach, więc radzę Państwu go koniecznie spróbować. Proszę Państwa, stoisko niemieckie, szty bardzo, bardzo niemieckie, ultra niemieckie, nawet kraut i wark. A na chwilę Anelaj to jest to. Jest to potrawka z pasy podrodowych, ze szparagami, podawana z grzybami leśnymi. Oraz pietrowym szkosem na bawy Bożego Wezlinga. Czyli okazja dla wegetarian odżywia specjał lajcigę, ale lajcigę. Czekaj nas tutaj czeka. Ja mam to zdanie. Czy ktoś nas może jedną rzecz ze sobą nakrojona? Trzy. Trzy. Dla pana jeden. Nie działa? Działa. Pomidory, poszkodowania, trzema rodzajami mięsa, gotowanymi wieprzowiną, wołowiną, cukrowie. Podamy z lądowym ryżem i jako drugie krem fasolowy z kaszami. I to słynna portugalska sopa bipedra. Zupa z kamienia, to będzie coś, co będzie wam tak opowiedział. No, zupa z kamienia, tak się mówi o to, że Portugalia, kraj niebogaty, kiedyś jest mniej bogaty. No i używano stąd nazwa tej zupy, która oczywiście nie jest z kamienia, ale miejscowa kija, czyli kiszka, proste składniki fasolu, bardzo proste. Proszę Państwa, teraz Rosja. Jesteśmy w Rosji. Jeżeli jesteśmy w Rosji, to będziemy jeść gliny. Nic kamionem prześledzie.
będziemy pomyśleć się o nas, czy ciekawa zupa szczyt. Może parę słów o zupie. Tak? Proszę tutaj od razu. Trzymaj, ojcie. Ojcie! Próbowałem jeden, tak? Tak. Tam nie może coś zmienić. Raz, dwa, trzy, cztery. Piękne, przepiękne kwiatki. Z tego pięknie wyszło. Dzięki za to po morawsku. Oraz chy. To jest gęsta zupa z mięsem. I są też placuszki. Placuszki przyczarne sosem grzybowym. Ale szanowni państwo, dlaczego karpia? Dlatego, że mam wrażenie, że my karpia traktujemy wyłącznie jako jedzenie rytualne. To znaczy, wszyscy go musimy zjeść na Wigilię, ale poza tym kompletnie nic z tym karpiem nie robimy. Tymczasem to jest chluba polskich stawów, chluba Dolnego Śląska. Jeśli państwo pojechaliby kawałek dalej na południe do Czech albo na Węgry, znajdą państwo w menu prawie każdej restauracji karpia przez cały rok. Tymczasem my poza Wigilią go nie jemy. I to jest sytuacja moim zdaniem, którą należy natychmiast tu i teraz zjeść. Ale my mamy problem. Na Dolnym Śląsku oprócz tego, że my zjadamy tego karpia, jeszcze mamy orłony, nie orły, tylko orłony, które też lubią karpie. Mamy masę ptaków, bo tam mamy takie środowisko ekologiczne, jedyne unikalne w Europie, gdzie jest masa ptaków i one też zjadają te karpie. My się dzielimy po prostu.